szkół, ale sami Państwo wiecie, że taki budżet, który spełni te wszystkie marzenia, te dotyczące sportu i kultury, żebyśmy przeznaczali nie tyle, ile możemy, ale ile chcemy, to kwestia czasu. Ja mam nadzieję, że po tym trudnym okresie, w którym mnie przychodzi po raz kolejny sprawować rządy, przyjdzie taki czas za 2-3 kadencje, kiedy będziecie, być może Państwo, ktoś z Państwa sprawował tą funkcję i będzie wtedy mógł szczodrą ręką rozdawać na wszystko i dla wszystkich, bo będzie z czego. Żeby tak się zadziało, to najpierw musimy spowodować, żeby Łódź nie wprowadziła się do roli miasta prowincjonalnego, bo niestety mam wrażenie, że o takim mieście Państwo marzycie, nad czym mam wspomnienie. Tylko żeby to, o czym ja mówię od 4 lat, się ziściło, żeby Łódź stała się metropolią. Metropolią w zamianę innych europejskich miast. Metropolią, w której nie tylko chce się mieszkać, żyć i pracować, ale do której chce się przyjeżdżać i z którą chce się wiązać na stałe. Niestety, jeżeli nie podejmiemy koniecznych decyzji związanych z tymi procesami inwestycyjnymi, które w tej chwili się toczą, które mają, raz jeszcze powtarzam, charakter prorozwojowy, nie możemy marzyć o tym, żeby to się kiedykolwiek ziściło. Wierzę, że dzięki tym wszystkim przemyślanym inwestycjom, które są w trakcie realizacji, dzięki dyscyplinie finansów publicznych i przede wszystkim dzięki naszej odpowiedzialności, Łódź będzie się rozwijać i to, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli to, że następcy za jakiś czas będą mogli swobodnie dysponować tymi środkami na kulturę, sport czy pomoc społeczną, się ziści. Proszę Państwa, nie musimy się ze wszystkim zgadzać. Wszyscy dobrze o tym wiemy, że mamy różne spojrzenia, że mamy i mamy możliwość toczyć ten merytoryczny spór. Wiele z tego, co dzisiaj usłyszałam w ramach Państwa postrzeżeń, poprawek, będę chciała na pewno wykorzystać przy konstrukcji kolejnych budżetów, bo nie mówię, że część z tych rzeczy nie jest słuszna. Przed nami przecież kolejne 4 lata i mam nadzieję na coraz lepszą współpracę. Stąd też deklaruję, że nie uznaję Państwa poprawek jako złych, czy niemerytorycznych, czy niezgodnych, no przynajmniej większości. Razem możemy budować i osiągnąć zdecydowanie więcej. Mówię to przede wszystkim do Rady Opozycji, że możemy wspólnie zmieniać Łódź. To, że przekonałam już do siebie koalicję, z którą przyszło mi w tej chwili rządzić, to jest to, co zrobiłam dla Łodzi, co uważam, że jest bardzo dobre dla naszego miasta, bo przecież mimo iż bardzo często dzisiejsza debata miała dobre merytoryczne przesłanie, to jednak bardzo niepokoi mnie i martwi fakt, że przybijał się w niej ton braku pokory i zgody mienia za decyzji Łodzia. Proszę Państwa, wybory skończyły się niecałe 2 miesiące temu. I łodzianie dawno postanowili, jakiej Łodzi pragną. To chciałam Państwu przypomnieć. Każdy z kandydatów, również Państwa kandydatka, miała możliwość przedstawić swoją wizję Łodzi i ją przedstawiała. Łodziani postawili na rozwój, postawili na te duże inwestycje. Ja chciałam również przypomnieć, może zapomnieliście Państwo, że deklarowaliście Państwo również z ustami swojej kandydatki, że będziecie kontynuować wszystkie inwestycje już rozpoczęte. Więc nie rozumiem zupełnie po raz kolejny powtarzania dzisiaj kwestii związanych z poprawkami dotyczącymi odstąpienia od realizacji pracy w UZE. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo w tym momencie mam jedno pytanie, które ciśnie mi się do ust. Kiedy Państwo mówicie prawdę? Bo tego nie jestem w stanie zweryfikować. Czy tylko na czas kampanii, a to bardzo się cieszę. No rozumiem, że w czasie kampanii wszystko, co było mówione, nie było prawdą i nie było rzeczywistym Państwa stanowiskiem. Bardzo na tym koleję. Szanowni Państwo, no Pan powiedział w tej chwili, że dzisiaj mieszkańcy zdecydowali, dali jasno do zrozumienia, raz jeszcze to powtórzę, że która koncepcja jest im bliższa.
Bliższa jest niemu koncepcja rozwoju i wiary w nasze miasto. Łodzianie uwierzyli w Łódź. Z tej drogi nie ma powrotu. Powiedziałam jeszcze raz, powtórzę, albo staniemy się jedną z najbardziej prężnie rozwijających się metropolii, albo staniemy się miastem powiatowym. W tej chwili zrobiliśmy już olbrzymi krok ku tej pierwszej wizji, wizji rozwoju Łodzi. I nie ustąpimy z tej drogi, mimo że być może trudno mi będzie Państwa radnych opozycji do tego przekonać. Ale będę nadal trzymała wyciągnięte do Państwa rękę i nawet będę zachęcała, żebyśmy wspólnie zmieniali nasze miasto. Tak jak tego oczekują od nas Łodzianie. Proszę Państwa, musicie mi dać do tego szansę, bądź stanąć obok i paraliżować, dając negatywne przekazy i cały czas potępiając czarne, najistotniejsze projekty dotyczące naszego miasta. Nie możecie, w moim przekonaniu, na oślep czambu krytykować wszystkiego. Trzeba mieć jakąś odpowiedzialność również za to, co robi się na tej sali. Ja apeluję do Państwa, żebyśmy nie odbierali udziału nadziei, żebyśmy nie roztaczali kolejnych katastroficznych wizji, które pomimo, iż robicie to Państwo od wielu lat, na szczęście do tej pory nie ziściły się. I wierzę, że tak się nie stanie. Raz jeszcze powtarzam, mówię to już kolejny raz, ale myślę, że warto, żeby te słowa utkwiły w Państwa pamięci. Moja dłoń jest do Państwa wyciągnięta. Chcę razem zmieniać z wszystkimi obecnymi na tej sali nasze miasto. Dla dobra nas, tu obecnych, ale przede wszystkim dla dobra tych, którzy dali nam mandat zaufania. I albo pójdziecie Państwo z nami i będziecie pomagać budować lepszą Łódź, albo zostaniecie w swojej mrocznej krainie, w której nikt nie ma prawa się udać, w której wszystko jest złe i dla której nie ma przyszłości. Decyzja należy do Państwa. Ja swoją decyzję odnośnie rozwoju Łodzi podjęłam 4 lata temu. Teraz ją sukcesywnie kontynuuję. Państwo, jeżeli nie przemawiają do Państwa te rzesze Łodzian, którzy wydali swoją opinię w zakresie, jakiej Łodzi pragną, trudno, żyjcie w swoim świecie. Mam nadzieję, że czas pokaże, po której stronie była słuszność. Ja jestem pewna, po której ta słuszność jest i będzie. Przynajmniej na najbliższe wiele, wiele lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.